Zaczęliśmy z moim bratem wypędzać demony. Tak, byłem 2 razy w niebie. Wieszczy, które były nad jego życiem, niech odejdą teraz! Ile duchów wypędziłeś? Jesteś w stanie to policzyć? Nie. Nie umiem sobie wytłumaczyć tego wszystkiego. To jest dla nich tak mocne, że aż nieprawdziwe. I były takie manifestacje różnego rodzaju, długotrwałe. Z ludźmi jakieś wykręcało ich, krzyczały długo. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Strasznych Historii na moim kanale. Odcinku, na który bardzo długo czekaliście. Ja również, bo przez wiele miesięcy próbowałem nawiązać kontakt z jakimś egzorcystą i bardzo często spotykałem się z negatywną odpowiedzią, ale może to ze względu na to, że próbowałem skontaktować się z księdzem egzorcystą, a dzisiaj jest ze mną Tomek. No właśnie, który nie jest księdzem. Nie jestem księdzem. Ale jesteś egzorcystą. Jestem egzorcystą, jestem legalnie mówiąc pastorem, który wypędza demony, uzdrawia chorych i robi wszystkie rzeczy paranormalne bądź ponadnaturalne od 10 lat. Zobaczyliście już, jak to wygląda, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam Was do tego, byście zostawili łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to wcisnęli ten czerwony przycisk tylko tam na dole. No a Ty, Tomaszu, w takim razie opowiadaj, o co tutaj chodzi. Od czego by tu zacząć? Powiem tak, na początku chciałbym powiedzieć Tobie, że religia ogólno pojęta wykręciła nam to, co mówi się o Jezusie. Tak jak powiedziałem Tobie wcześniej, że kiedy słyszymy Jezus, to już po prostu mamy jakiś schemat na Jezusa. Ja całe życie byłem wierzący. Całe życie byłem wierzącym katolikiem, mającym wszystkie sakramenty. Jednak tak naprawdę nie znałem Jezusa osobiście. Nie poznałem Go nigdy. Znałem Go jakby z fejsa. Rozumiesz? Ksiądz coś powiedział z ambony. Okej, jest to. Ale moje życie było dręczone przez wiele złych mocy. Od kiedy byłem młodym człowiekiem, miałem takie zjawiska paranormalne, tak zwane. Czyli ta duchowość jakby mnie ścigała. Jak miałem jakieś gorączki, widziałem jakieś wizje, pociągi. Dusiło mnie nocami. Miałem różnego rodzaju wizje, jak albo idę gdzieś na śmierć, coś się ze mną dzieje takiego. I tak naprawdę to po prostu ze mną było cały czas. Ale dopiero 10 lat, to już 11 lat temu, mam teraz 34 lata. Czyli w którym to było roku? 11 lat temu, 2010. Dobra. W 2010 roku przyszedłem i poznałem Jezusa Chrystusa osobiście i zrozumiałem, na czym tak naprawdę polega duchowość. Do wtedy miałem wiele problemów. Byłem po rozwodzie. Byłem osobą, którą nazywano zło. Miałem kolce w glanach, takie długie, i straszyłem ludzi. To było moje motto, żeby straszyć ludzi, żeby po prostu widzieli mnie jakiego tego złego. Tak jak Tobie opowiadałem wcześniej, byłem też osobą, która chciała w buddyzmie gdzieś zabłysnąć. Nawet raz wtedy z moim przyjacielem chcieliśmy koty zabijać dla szatana. Więc taka to moja duchowa gdzieś tam przygoda. Medytacja. No tak, ale to się jakby trochę godzi z tym, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że osobiście poznałeś Jezusa i teraz wszyscy zastanawiają się, o co chodzi. Ja też się zastanawiam od samego momentu, jak powiedziałeś mi, że trafiłeś do nieba i spotkałeś osobiście Jezusa. Tak, byłem 2 razy w niebie. Ja uważam, że po prostu jest coś takiego, że taki człowiek tak ma. Ja o to niebo się nie modliłem, ani też nikomu nie powiem, że musisz trafić do nieba, żeby ci się w życiu teraz przydarzały te rzeczy. Czyli innymi słowy, nie musisz trafić do nieba, żeby wyganiać demony. Rozumiesz? W 2012 roku byłem 2-krotnie wzięty do nieba. Nie wiem, czy tutaj mogę polecić swoją książkę. Możesz, jak najbardziej. Bo mam ją nawet. Bo to jest w tej książce, więc tak naprawdę ja nie chcę... Proszę. Tutaj jest moja książka Potęga Nieba w Człowieku, którą napisałem, bo nie chcę też o tym niebie jakby za dużo opowiadać, bo to nie w tym temacie dzisiaj żeśmy się spotkali. Więc w 2012 roku byłem wzięty do nieba 2-krotnie. I wtedy po prostu spotkałem Jezusa Chrystusa, szedłem z Nim, bo taka brama była, żeśmy weszli przez tą bramę, szliśmy drogą i widziałem później na samym końcu drogi światło. Wokoło tego światła było 24 starców na tronach i to było takie przerażające trochę, że się
bałem. Ale po prostu wtedy ten Jezus wziął mnie na kolana Ojca, tak? Bo widziałem kolana Ojca. I takie ciepło mi przeszywało i ta miłość. I mówi mi, ja mu mówię, Jezu, ja Tobie umyję nogi, tak? Zachciało mi się w ogóle usłużyć Jezusowi, rozumiesz? Tak jak było w Biblii. A Jezus mówi, czekaj. Daj sobie umyć nogi pierwszy. I doszło do mnie takie zrozumienie, że dopóki my nie zobaczymy, co Bóg dla nas zrobił, nie będziemy w stanie mogli tego dać dalej. Dlatego dopóki ja nie zrozumiałem, jak wielka jest miłość Boga dla nas, dla mnie osobiście też, wylana dla całego świata, to wtedy też nie wyganiałem tych demonów, ponieważ religia nam tego jakby nigdy nie tłumaczy, jakakolwiek. I ten Jezus po prostu umyłem, chciałem umyć tam nogi, On mi umył tam nogi. I wziął mnie za chwilę na bok i mówi mi tak, Tomek, będziesz posłany do Polski, na Europę i na świat, będziesz głosił moją Ewangelię i będziesz kładł ręce na ludzi, a oni będą chrzczeni Duchem Świętym i ogniem. I się mnie zapytało, czego ty chcesz? I dał mi tam 5 rzeczy czy 4 do wyboru. Pamiętam jedną z nich bardzo mocno, reszta opisana w książce. Czy chcesz płonąć dla mnie cały? A ja mówię, tak, chcę płonąć dla Ciebie cały. Nałożył na mnie wtedy ręce w tym niebie i fizycznie już zaczęło mnie tak telepać, że po prostu, no nie wiem, jakbym miał wybuchnąć za chwilę. I od tamtego momentu rozpoczęła się Twoja przygoda z wypędzeniem demonów. Nie. Już wcześniej, tylko ona była trudna. Na początku, 10 lat temu, kiedy oddałem życie Jezusowi, to już 11 lat temu, przepraszam, w 2010 roku, już od razu, 6, 7, 8 miesięcy później, teraz dokładnie już tego nie pamiętam, zaczęliśmy z moim bratem wypędzać demony. Samoistnie zaczęli ludzie przychodzić wokół Poznania, tam w takiej małej wsi, samoistnie ludzie zaczęli przychodzić i po prostu, to było takie ciekawe, że ludzie w jakichś innych językach zaczęli mówić. Moja mama patrzy przez okno, a jakaś dziewczyna, kilkunastoletnia, w jakichś innych językach w ogóle coś mówi, jakiś hebrajski, jakiś taki aramejski, różne języki i zaczyna jakby przeklinać na nas, a my mówimy, co się dzieje? Ledwo co oddałem życie Jezusowi, przyjechałem tutaj, a tutaj takie akcje. No i później ta sama dziewczyna, goniliśmy ją po lesie i skutek był tego dość marny. Ona chciała zabić siebie, zabić mamę, w ogóle z nożem biegała, później po tym lesie nami rzucała, więc już wtedy wypędzaliśmy te demony, bo jednak z tej osoby może to nie wyszło, ale z innych osób, które tam przychodziły do nas, wychodziły demony i już wtedy wypędzaliśmy te demony. Więc moja historia z demonami rozpoczęła się od razu, kilka miesięcy po tym, jak realnie oddałem swoje życie Jezusowi. Kiedy chcąc popełnić samobójstwo, 11 lat temu, bo byłem po rozwodzie, straciłem wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało. W końcu zerknąłem, że ta Biblia się kurzy na tym, można powiedzieć tutaj, tak? Mamy komodę i mamy tą Biblię w domu, ale nigdy jej nie czytaliśmy. A ja w końcu mówię, dobra, nie chcę znać tego Jezusa z fejsa. Wziąłem ją i mówię, pomóż mi. I wtedy miałem ten nóż w prawej ręce i mówię, nie chcę tego, nie skończę ze swoim życiem. I oddałem życie wtedy Jezusowi. Po prostu powiedziałem, Jezu Chryste, jestem Twój i będę Cię szukał całym sobą. Nie takie, jestem Twój. Rozumiesz? Od wtedy wszystko się w moim życiu właśnie zmieniło. To było w 2010 roku. Pół roku czy 7 miesięcy później właśnie byłem z moim bratem i te różnego rodzaju ponadnaturalne doświadczenia samoistnie zaczęły. Bardzo dużo ludzi jakby zna egzorcyzmy jako rzucanie przedmiotami, jako wyginanie ciała, używanie różnych języków. No, taka manifestacja demona. U Ciebie na materiałach wygląda to zupełnie inaczej. Rozmawiałem z Tomaszem też wcześniej na temat tego, jak to wyglądało i wiem, że masz dwie historie. W sensie mam tu na myśli to, że na samym początku wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. Więc jeżeli mógłbyś przybliżyć, te pierwsze Twoje egzorcyzmy wyglądały trochę podobnie do tego, co opisałem, prawda? Tak, właśnie te pierwsze egzorcyzmy, tak jak mówię, nieudane troszeczkę. Dlaczego? Bo ja nie wiedziałem, kim jestem w Chrystusie. Nie wiedziałem, bo tak jak mówisz, zadałeś pytanie na początku, czy Ty jesteś właśnie tym egzorcystą? Co to znaczy, że jesteś egzorcystą bez bycia na papierku egzorcystą, prawda? Chodzi o to, że to Jezus Chrystus daje przyzwolenie, jeżeli tak to mogę nazwać, do tego, by być tak zwanym egzorcystą. Jest napisane w Ewangelii Marka, że każdy, kto wierzy, może wypędzać demony i uzdrawiać chorych. Ja w to po prostu uwierzyłem. Jednakże wiesz, jak jest z wiarą. Po prostu na początku, jak się doświadcza pewnych rzeczy, tak, ja wierzę w Chrystusa, a później nagle coś ci drapie po drzwiach i nagle jest i się boisz, prawda? Więc to były takie te pierwsze
reakcję te 10-11 lat temu, gdzie właśnie ta dziewczyna, co już powiedziałem wcześniej, biegała, rzucała nami, gdzie ludzie po prostu w domach krzyczeli. Były bardzo długotrwałe nawet manifestacje demoniczne. Też nie umieliśmy sobie z tym radzić. W imieniu Jezusa demonie rozkazuje ci, powiedz coś, dlaczego tu wszedłeś? I wiesz, i on nas wprowadza w jakieś dyskusje, znał nasze grzechy. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem tego, co wiem na temat tego pełnego przebaczenia grzechów i mnie na przykład brał, że o, tu masz jeszcze taki grzech. I ja wtedy, moja wiara traciła się, rozumiesz? Demony pierwsze co zrobią, to one chcą, żebyś ty stracił wiarę, więc one ci powiedzą, a jeszcze wczoraj coś jej zrobił i to będzie prawda. Tylko że pomijają w tym wszystkim dzieło Golgoty, ale my wtedy, jak z nimi na tym poziomie walczymy, nie z poziomu boskiej perspektywy, że masz wszystko przebaczone i możesz do nich przemawiać i one po prostu wyjdą, bo jesteś dzieckiem Boga i koniec, kropka, bez dwóch zdań, tak jak robię to dzisiaj, to wtedy jeszcze z nimi dyskutowałem i one... Szatan oszukuje od tysięcy lat ludzi. Spryciarz z niego. On po prostu umie oszukiwać, uwierz mi. Jak z nim będziemy w polemikę wchodzić, może to się ciężko skończyć, tak jak sam wiesz, ponieważ różni ludzie z twojego otoczenia wywołują duchy bądź robią różnego rodzaju polemiki. Więc tak, i były takie manifestacje różnego rodzaju długotrwałe z ludźmi jakieś, wykręcało ich, krzyczały długo, nie umieliśmy też czasami z tym nic zrobić. To jak wyglądają dzisiaj? Dzisiaj... Bo na materiale było widać, gdzie podchodzisz do ludzi, mówisz do nich na przykład, żeby ten demon z nich odszedł, wyszedł. Ci ludzie czasami padają na ziemię. Inni mówiłeś mi wcześniej, że nie manifestują tego tak zewnętrznie. Jak to wygląda? To wygląda dzisiaj tak, że ja w końcu uwierzyłem, że jako dziecko Boga, kiedy sam Jezus powiedział, że wy będziecie czynić większe rzeczy ode mnie, bo ja idę do Ojca, uwierzyłem, że to jest po pierwsze dla mnie. Po drugie, nie jestem nikim gorszym od Jezusa, bo tak jesteśmy nauczeni w religii, że religia nam wtłamsza, że wielki Bóg, wielki Jezus, a my tacy malutcy, no kim ja, że jestem, że będę teraz takie rzeczy robił, no muszę być po szkole jakieś tam i muszę skończyć jakiś kierunek bycia egzorcystą, tak? No ale przepraszam, ale Piotr był rybakiem, prawda? Więc nie skończył szkół, co niszczyło właśnie myślenie faryzeuszy. I dzisiaj to wygląda bardzo szybko. Ja po prostu uwierzyłem i też po tych doświadczeniach wiele lat zobaczyłem w Biblii, że Jezus prowadził tylko krótką dyskusję z demonami i zobaczyłem, że te demony wręcz odwrotnie było. Powiedz nam, gdzie mamy iść. Mamy iść może w te świnie. Same demony sugerowały Jezusowi, gdzie mają być wyrzucone, czyli demony nigdy nie dyskutowały z Jezusem na zasadzie, wiesz, jakby, że one mają jakąś moc. Tylko rozumiały, że boskość Jezusa po prostu je tak przytłaczała, że muszą po prostu uciec. Ja zrozumiałem, że przecież mam tego samego Boga w środku. Kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, powiedział, weźcie moc Ducha Świętego. I kiedy On był... Bo ludzie nie rozumieją, po co Jezus umarł na krzyżu. Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał po to, że zapłacił cenę za całą ludzkość, żeby grzechy całego świata były przebaczone i każdy, kto w Niego wierzy, przychodząc do Jezusa, wchodzi w Niego ten sam Duch Święty. Ale powiemy sobie, no ale przecież to był Jezus, On chodził po ziemi. Stój, jest napisane, że Bóg ograbił się z bóstwa, stał się człowiekiem. Przecież pocił się krwią, powiedział, Ojcze, weź ten krzyż ode mnie, ale nie moja wola, lecz Twoja. On też płakał, on też miał te emocje, rozumiesz? Mhm. On też wpadł jakby w trochę, jakby można powiedzieć, przed tym samym krzyżem. Trochę się zawahał. On był człowiekiem na ziemi, 100%, wypełnionym Duchem Świętym. I każdy teraz, kto wierzy w Jezusa, to jest ta niesamowita cena zapłacona na krzyżu. Kiedy przychodzisz do Niego, Ty stajesz się człowiekiem wypełnionym Duchem Świętym. I ja to w to po prostu uwierzyłem. I zobaczyłem w tej Biblii, że to była krótka piłka z nimi. I dzisiaj nie pozwalam dłużej niż kilkadziesiąt sekund manifestować się temu złemu duchowi, chyba że naprawdę chcę jakby pokazać, nagrywając coś na kamerę, że moc Boża jest tak wielka i nie chcę go tak szybko wyganiać. To w takim razie, dlaczego bardzo dużo ludzi ma taki spaczony pogląd księdza, który ma Biblię, mówi coś po łacińsku, wypędza demony, bardzo często nieskutecznie. Kościół też boi się przypadków, szczególnie po incydencie z Annelise Michel. Ja też bardzo, no, nie dałem rady znaleźć nawet księdza, który chciałby usiąść tutaj i opowiedzieć. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że po pierwsze trzeba zrozumieć tutaj rzecz taką, że oni uważam, że nie mogą.
pewnych rzeczy przekazywać ludziom. Ponieważ religia jest taka, że nakazuje pewne rzeczy odgórnie i dlatego też no, nie można pewnych rzeczy udostępniać, ponieważ podpisało się pewne dokumenty. Z drugiej strony jesteśmy źle nauczani tego wszystkiego. Z trzeciej strony egzorcyści też mogą być ludźmi, którzy nie narodzili się na nowo, o czym mówi Jezus. Czyli oni wierzą w Jezusa, ale demony też wierzą w Jezusa. Ale religia jest takim tworem, że ona ma innego Jezusa. Na przykład wieloma mistykami rzucało po ścianach, którzy mówią, że naprawdę poznali Jezusa. Ja mówię, nie zgadza mi się to ze Słowem Bożym, w którym my mamy panować nad demonami, mamy je deptać. Chodzi o to, że religia poprzez swoje fałszywe nauki człowieka trzyma w takim poniżeniu, byciu malutkim, i te nauki zmniejszają automatycznie twoją wiarę. Niezależnie od tego, jak ty mocno rzekomo wierzysz w Boga, to, że ty uwierzyłeś w naukę, że na przykład masz grzechy, które mogą prowadzić ciebie do śmierci, to już to powoduje w tobie, że nie możesz stanąć z demonem jako czysty. I wtedy nie walczysz w cudzysłowie z demonem na zasadzie ty masz Boga w sobie i mówisz mu, co ma robić, bo ty znasz potęgę krzyża, bo ty wiesz, że Jezus za ciebie umarł, masz wszystko przebaczone, tylko gdzieś z tyłu głowy, w podświadomości jest to, że jednak popełniasz grzechy, jednak jesteś tylko człowiekiem, jednak coś może ci ten demon wygarnąć, więc teraz potrzebuję wziąć różne rzeczy, przybory, święconą wodę, Biblię, różne rzeczy święte tak zwane, które dopomogą mi w egzorcyzmach. No dobrze, zastanawia mnie taka jedna rzecz. Mówiłeś jeszcze przed tym, zanim włączyłem kamery, że człowiek może być opętany i zdemonizowany. Czym to się różni? Mamy ducha, według Biblii, który ma duszę i ciało. Kiedy my oddajemy życie Jezusowi Chrystusowi, szczerze, wyznajemy Go jako Pana i Zbawiciela naszego życia, wchodzi w nas Duch Święty do naszego ducha, do tego środka i łączymy się z Bogiem na wieki wieków. Amen. I jest koniec. Tutaj nie może zasiedlić się żaden demon, czyli nie możesz być nigdy opętany przez demony. Jednakże masz duszę i ciało. Dusza to twoje emocje, wybór, wolna wola, tak? Czyli demony mogą cię dalej kłamać, mogą dalej ci dawać myśli depresyjne, myśli lękowe, bo my często jak mówimy o demonach, to mamy na myśli wróżki, wróżbiarstwo, okultyści, zabijanie psów, rozumiesz, diabeł, a tak naprawdę wielu ludzi ma problem, lęki, fobie społeczne, bóle. I to są też demoniczne byty. Wtedy ja mówię, że osoba jest, że może być zdemonizowana, czyli pod wpływem. Jego dusza bądź ciało jest pod wpływem. Bardzo często taki bardzo szybciutki przykład. Wypędzam nieczystego ducha, a na przykład rak odchodzi przy okazji. Więc tak to wygląda. Manifestują się one na ciele bądź na duszy, zmieniając człowieka psychikę, dając mu myśli, bo te byty mają swoje myśli i wprowadzają one swoje myśli w myśli człowieka i człowiek mówi, jestem przecież sobą. A ja mówię, no na pewno jesteś sobą, bo Bóg cię stworzył, żebyś miał fobie społeczne. No to w takim razie, kontynuując jakby twoją wypowiedź. Powiem o takiej Ewie, która była z Gliwic. Ona próbowała u księży właśnie egzorcystów być uwolniona od złego ducha, dokonała aborcji, zaczęła potem przyciągać negatywną energię do swojego życia. Mężczyzna ją zostawił, różne rzeczy, tam biznes jej upadł. Wszyscy wokół niej widzieli, że bardzo źle się dzieje i każda osoba, która wchodziła z nią w bliski kontakt, także jej się coś jakby złego działo. Ona sama zaczęła widzieć jakieś małe takie skrzaty, chochliki biegające po pokoju. Egzorcyści nie mogli sobie z tym poradzić. Zadzwoniła do mnie. Spotkałem się z nią normalnie przy kebabie. Taka była prawda. Widzisz, Jezus też siedział z grzesznikami, dla faryzeuszy to było takie, ale przy kebabie, no. Weź tu coś bardziej świętego. Weź tu może jakąś sakralną rzecz odpraw. A ja przy kebabie się z nią spotkałem. I opowiadała mi swoje przeżycia. I doszło do mnie słowo, że ona ma nieprzebaczenie sama do siebie. I dlatego, bo dokonała aborcji. I dlatego ten demon się trzyma. Kiedy powiedziałem jej o krzyżu, powiedziałem, że wszystko jest przebaczone, ona w to uwierzyła. Poszliśmy w takie miejsce intymne, ustronne, do parku. Nie do kościoła, budynku, do parku. Nałożyłem na nią ręce, zaczęła pluć takimi zielonymi zipami, tak no, jakbym to nagrywał, to byśmy mieli
materiał. Kolejny materiał. Kolejny. Jednak powiem ci szczerze, że to nie wszystko jest takie, chyba będę musiał wziąć ze sobą kamerzystę, żeby to wszystko nagrywał. I po tym wszystkim ledwo co umiała chodzić, więc przez kilka minut jeszcze musiałem ją jakby pod rękę trzymać. Wszystko przeszło, została uwolniona w tej samej chwili, to trwało jakieś 20-30 sekund. Już nie ma tych problemów, z tego co wiem, dzisiaj jest w Niemczech, powodzi jej się. Do granic oczywiście jej wiary, jej ułożenia życia, bo jest wolnym człowiekiem, prawda? Ale nie ma już tych ekscesów, które miała wcześniej. To wszystko przeszło bardzo szybko i chociaż była interwencja u egzorcystów, to nic nie dało. Pozwoliłem sobie na zadanie pytania na moim Instagramie, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam również, żebyście weszli, bo tam też mam kontakt z Wami, o zadanie kilku pytań do egzorcysty, czyli właśnie tutaj korzystając z okazji, że mamy Tomka, pozwolę sobie zadać Ci te pytania od widzów. Zobaczymy, jak wyglądają odpowiedzi. Gabrysia zapytała, najgorszy przypadek, jaki pamięta? Czyli jaki pamiętasz? To miejsce miało w Holandii. Byłem tam 3 miesiące, pojechałem, żeby pieniądze odłożyć. I wtedy jedna kobieta słuchała tego, co mówię, dała się o siebie pomodlić, więc Bóg też uzdrowił jej kręgosłup. Na naszych oczach po prostu ona miała nogę jedną krótszą, drugą dłuższą, później ręce. To jest wszystko związane z tym, że człowiek ma na przykład biodro troszeczkę wykrzywione, od lędźwi to idzie, prawda? Że lędźwie masz trochę skręcone, biodro podniesione i noga krótsza. I to wszystko na naszych oczach uzdrowienie się działo. Ona była, że tak powiem, w niebo wzięta. Słuchała później mnie, moich nauczań i tego wszystkiego. I nagle ludzie mówią, wow, ona przestała przeklinać, przestała wulgaryzować, w ogóle przestała pić alkohol. Bo też w Holandii różne rzeczy się dzieją. Przestała te rzeczy robić. Tomek, co ty żeś z nią zrobił? Jest inną kobietą, w ogóle się świeci. Ona jest taka jasna. A ja mówię, no co, no mówię jej o Jezusie. Oni mówią, wow, ale super. Ale coś się stało. Kilka tygodni później nagle ona poszarzała. Wchodzę do pokoju. Ona mówi, zaczyna przeklinać. Jesteś moim panem? I zaczyna przeklinać. A ja mówię, jaki pan? Ona tak się na mnie patrzy. A ja mówię, aha. I w ogóle inne oczy, w ogóle oczy zmieniła, szara postać. I mówili, że od kilku dni ona w ogóle z nikim też nie rozmawia, dziwnie się zachowuje. No i co? Próbowałem z niej wypędzić złego ducha wtedy. Nie wyszło. To było jak, nie wiem, czy oglądasz jakieś bajki, bo ja kiedyś, jak byłem młody, to oglądałem Dragon Balla. To było dosłownie tak, że mówiłem, wyjdź z niej. Ona takie łup, głową praktycznie do ziemi, i z powrotem. I nie chciał to wyjść. I nagle mi mówi, co ja lubię i to jeszcze seksualne jakieś rzeczy. Bo ja kiedyś miałem bardzo na tym tle po prostu bardzo mocne zajawki. Wszystko, jakby ten duch wiedział wiele rzeczy. Może nie wszystko, ale wiedział wiele rzeczy z tej mojej przyszłości. Nie wyszedł. I mówię sobie, co jest grane, nie? Nie wyszedł, mówię. Rano idziemy do pracy, bo to było tak, że ta noc była taka, że nie chciałem jej zostawić samej, a że miałem wiarę, że ten zły duch nic mi nie zrobi, bo ona pod jego wpływem cały czas, to zasnę z nią. Obok tam, ja na ziemi spałem, ona na tapczanie. Nic mi tam nie zrobił, bo wierzę po prostu w boską ochronę cały czas, nie muszę paciorków ani innych rzeczy robić. Obudziłem się rano, przeszło jej. Nagle wróciła do siebie. Idziemy do pracy i ona mówi mi, Tomek, jestem teraz gotowa. I to był mój błąd. I powiedziałem, dobra, po pracy. I w pracy się duch zmanifestował w niej. Zaczęła rzucać tam tymi wszystkimi pomidorami i tak dalej. Ludzie zaczęli mnie w ogóle wyzywać. Coś ty z nią zrobił? Ty sekciarzu, ty to. Chcieli mnie tam po prostu, że tak powiem, nawet zabić. Ja wtedy jeszcze przestraszyłem się. Zamiast podbiec do niej, wypędzić tego złego ducha, to po prostu patrzyłem, jak to się wszystko dzieje i dałem temu czemuś odejść. To coś przez nią zaczęło mnie kłamać, że ja pieniądze z niej biorę z konta, jakieś różne dziwne rzeczy. Później to coś w niej chciało ją po prostu zabić. Zaczęła wypić litrę wódki na eksa. Przyjechali lekarze, mówią, co się dzieje. Zaczęła mieć ponadnaturalne jakieś zdolności, że wyczuwała, kiedy kto w ogóle wstaje i tak dalej. I to trwało gdzieś tak około kilka dni, więc widzisz, to jakby była opętana, prawda? Ja mówię, przecież to jest niemożliwe. Przecież to podważa to, co przed chwilą powiedziałem. Ale zaraz usłyszysz też dalej, co się miało miejsce, to sam wywnioskuj, bo ja nie mam na ten temat ostatecznego zdania. Czy ona w ogóle oddała życie Jezusowi? Bo powiedzieć regułkę, a rzeczywiście oddać, to dwie różne sprawy. I ona, to wszystko się działo i później ci ludzie po prostu, nie, Tomek, ty nie możesz tutaj w ogóle pracować. Wyrzucili mnie z pracy. Ludzie to chcieli mnie tam zabić. Zamknęli ją w pokoju. Ja mówiłem do nich, wejdę tam i wypędzę z niej tego ducha, ale nie chcieli mnie też wpuścić. Ona dostawała ponadnaturalnej mocy, rzucała tam ludźmi. Ja z drugiej strony bałem się.
Tak szczerze powiem wtedy. To było lata temu, ale bałem się, bo wiem dzisiaj, że gdybym tam po prostu wszedł, to by było lepiej. Ale co się stało? Więc ona... wyeksmitowali ją normalnie do Polski w tym stanie. Zamknęli ją do psychiatryka. Psychiatryku spędziła kilka miesięcy. Później się odezwała do mnie. Powiedziała: Tomek, przepraszam cię, bo ja tak naprawdę chciałam z tobą uprawiać seks. Bo ja jeszcze wtedy po prostu planowałem wrócić do jednej kobiety. Bo ja tak naprawdę modliłam się do Boga, żeby zatwardził serce tej kobiety, bo ja chciałam z tobą być. Bo ja chciałam z tobą uprawiać seks. Ja mówię: aha. Ja nie wiem, czy ta osoba oddała życie Jezusowi. I ja jej mówię tak: okej, to czy teraz chcesz być uwolniona? A ja nie wiem, czy ja w to wierzę. Ja mówię: jesteś po psychiatryku. Takie rzeczy przeszłaś. I ty nie wiesz, czy w to wierzysz. I na tym to zostało. Do dzisiaj nie miałem z nim kontaktu od wielu lat. Sam zinterpretuj. To historia już, jest naprawdę, to już jak... myślę, że widzowie tutaj powinni... Tak. Historia jest jak z filmów, naprawdę. Nikola pyta, dlaczego ludzie są tak bardzo podatni na opętania? Dlaczego? Ponieważ, bardzo pokrótko, wierzą w kłamstwa. Jeśli ktoś przykładowo... Są dwie możliwości tak naprawdę. Albo jest to już od dzieciństwa, czyli jest to tak zwane przekleństwo pokoleniowe albo duch pokoleniowy, czyli rodzice weszli w jakąś duchowość, ale była to ciemna duchowość i po prostu nie zarządzili tą duchowością, czyli te demony po prostu przeszły na dzieci, bo demony... Dla nich nie ma to znaczenia, czy to dziecko, czy nie dziecko, więc mogą przejść po prostu na dziecko. Oczywiście z tego Jezus oczywiście uwalnia. A druga sprawa, najczęstsza, to jest po prostu to, że one kłamią. Czyli jeśli my wierzymy w dane kłamstwa, przyciągamy siły demoniczne tego samego rodzaju, co kłamstwo. Na przykład człowiek, czasami sam widziałeś w życiu jakiegoś człowieka, że o, czegoś się tam boi, ale później jakby przyciąga, rozmyśla o tym, o, to już bardziej się boi. Nagle później go atakują jakieś fobie, nagle to jego stan jakby coraz bardziej się pogarsza. Czy to był demon od razu? Nie. To było kłamstwo, to była duchowość, to było coś. Ale później przychodzą na to demony, więc... Mechulski pyta, jak często spotykasz się z wyśmiewaniem, drwiną przez to, co robisz? Cały czas. Ludzie różnie to interpretują. Nawet teraz po dodaniu tych filmików przez ciebie to mogą być różne interpretacje. Na to odpowiedź jest bardzo prosta. Ludzie nie rozumieją to, co duchowe, i drwią, bo tak naprawdę nie umieją sobie wytłumaczyć tego wszystkiego. To jest dla nich tak mocne, że aż nieprawdziwe. Cały czas mam do czynienia z tym, że ludzie po prostu hejtują. Bardzo ciekawe pytanie znalazłem od cudnej grzyweczki. Czy kobiety też mogą być egzorcystami? Jeżeli nie, to dlaczego? Tak, mogą być. Bo spotyka się w sumie księży egzorcystów. Tak, tak. Tak jak powiedziałem na samym początku, religia nie ma nic wspólnego z Bogiem. Religię wymyślił człowiek. Religia jest systemem związującym ludzi, mówiącym im: przestrzegajcie danych reguł. Bóg, stwórca wszechrzeczy, on ze względu na to, że człowiek po prostu zgrzeszył, miał tak zwany grzech pierworodny, ze względu na to, że dał człowiekowi ziemię i nie może nic zrobić, bo przecież dlaczego Hitler? Jakby Bóg mógł krzyknąć palcem i Hitlera cofnąć, to by to zrobił. Jednak tego nie zrobił. Wielu ludzi się zastanawia. Przecież nie ma Boga, bo by tak nie mógł zrobić. A ja mówię, nie o to chodzi. Ty nie zrozumiałeś, że człowiekowi była dana ziemia. I ten Bóg musiał stać się człowiekiem, żeby odzyskać autorytet na ziemi. I ten oto Bóg, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał, Jezus Chrystus, on powiedział, że niezależnie od tego, kim jesteś, bo nie znasz nikogo już według ciała, czyli to jest niezależne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa i przyjmiesz Go jako Pana i swojego i Zbawiciela, od wtedy otrzymujesz autorytet do wypędzania złych duchów. Tylko tak jak mówię, zalecam się ludziom nie bawić w te rzeczy, bo to nie jest zabawa, ponieważ jeśli nie znasz tak naprawdę tego, co Jezus zrobił na krzyżu, to chociaż Bóg mieszka w tobie, możesz mieć bardzo duże problemy z tego. Kinga pyta, czy nie katolicy mogą skorzystać z usług egzorcysty? Widzę, że w Polsce takim dużym problemem jest religia.
Ogólnie te pytania, które są bardzo dobre, ale bazują cały czas na temat, tak jak zapytałeś wcześniej, czy kobieta może wypędzać, bo egzorcyści to mężczyźni, czy to. Chodzi o to, że my mamy tak sprane umysły, za przeproszeniem, religią, że zapomnieliśmy o źródle. Źródłem jest Biblia. Źródłem jest Słowo Boże i tam nie ma nic takiego, nie ma takich wytycznych. Religia po prostu sprała ludziom umysły tak, że nawet pytania są stricte religijne. I teraz ja, wypędzając demony przy kebabie, wydaje się to niemożliwe. Jaki gościu na siłowni, Tomek, tak, 34 lata, przy kebabie może wypędzać złe duchy, a tutaj egzorcyści próbują machać Bibliami, mają tytuły, Watykan ich uznał, a ten nieuznany, nie to, ale czyż nie tak było z Jezusem i z apostołami? Czyż nie było tak, że faryzeusze chcieli właśnie, gdzie, jaką szkołę wyżeście skończyli, co, jak wyznacie pisma, skąd oni to mają? Przecież to zwykli rybacy. Musimy zrozumieć jedną rzecz, te wszystkie pytania, one są po prostu w systemie, a Jezus był niesystemowy. On po prostu powiedział, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał tych samych dzieł, co ja, a nawet większe, bo ja idę do Ojca. Odpowiedź jest prosta. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ile duchów wypędziłeś? Jesteś w stanie to policzyć? Nie. Setki, tysiące? Nie. Bardzo dużo. Bardzo dużo. No, przez okres 10 lat, kiedy dzieje się to dość często i systematycznie, to... A czy działania egzorcysty mogą być niebezpieczne dla człowieka? Pyta Kamycu, to ja. Ważne pytanie. Pytanie jest o tyle ważne, że tak, mogą być bardzo niebezpieczne z jednego tylko względu, nie dlatego, że... Bo musimy zrozumieć jedną rzecz. Demony, one mają dużą moc. Kiedy my konfrontujemy się siłą ludzką z nimi, mamy problem. Ale kiedy my stajemy się dziećmi Boga i kiedy mamy w to wiarę, ja nie mówię o wiedzy teoretycznej, tak, a ja wierzę se tam w Boga, a później idę do ciemnego lasu i drżę. Nie, kiedy mamy wiarę, kiedy przeszliśmy już swoje, kiedy mamy doświadczenie. Dlatego też powiedziałem ci, że na początku to wyglądało tak, teraz tak. To wtedy nie ma problemu. Wtedy nie ma żadnych, jakby to powiedzieć, efektów ubocznych, ataków, kontr tak zwanych, tak? Czyli, że demony atakują ciebie, twoje życie, bo istnieje taka hipoteza, że im mocniej ty napierasz, to tym mocniej one ciebie napierają. Nie, ja mam bardzo dobre dzisiaj życie z moją żoną, mam dziecko, wszystko nam się układa. Tak naprawdę jest wszystko ok. Jednakże gdybym ja nie znał swojej tożsamości w Bogu, gdybym ja się tym po prostu bawił i ze 2-3 bym wyrzucił, a później bym nie wiedział o tym wszystkim, co wiem dzisiaj, nie żyłbym tym wszystkim, to by mnie zmiotły. Nie dlatego, że one są silniejsze od Boga, ale dlatego, że ty, kiedy oddajesz życie Jezusowi, to jakby siła demoniczna jest, siła człowieka jest taka, siła demoniczna jest tutaj, a ty, kiedy jesteś narodzony na nowo, jesteś tu. Ty deptasz po diable, ale kiedy o tym nie wiesz, to on cię może przez tą niewiedzę zniszczyć. Tak jakbyś był człowiekiem bez Boga w sobie. Dlatego ja w ogóle odradzam. A czy jest coś, czego nie może egzorcysta? Tak, nie może obejść wolnej woli człowieka. Jeśli człowiek nie chce być uwolniony, albo też... miałem kilka razy taką styczność, szczególnie z księżmi katolickimi, że... Wypędzałem demony w 30 sekund, 40 sekund, bo zobaczyłem w Biblii, tak jak powiedziałem ci wcześniej, że to musi być krótka piłka, one mają być poddane i koniec, kropka. Jednakże, kiedy byłem w takim w miejscu, w którym katolicki ksiądz był zdemonizowany, czyli miał manifestacja demonów się pojawiła, kiedy zacząłem się nad nim modlić, nie chciały one z niego wyjść. On nie wiedział czemu, on niby mi mówił, że tego nie chce. Ale jedną rzecz wiem, jeżeli człowiek trzyma się pewnych błędów na pułapie wiary, to one wtedy mogą takiego człowieka dręczyć. I tego nie obejdę. Nie obejdę wolnej woli człowieka, który chce pewne rzeczy robić. Tu już nie będę dyskutował, co to jest. To może być wszystko. Jeżeli ktoś na przykład bardzo lubi seks uprawiać z wieloma kobietami i ma duchy seksualne, to ja go nie uwolnię od tych duchów, dopóki on jakby naprawdę tego nie znienawidzi. Może tak to powiem. Mhm. Jeżeli ktoś musi nie chcieć tego, co robi, a jeżeli ktoś chce dalej to robić, przykładowo dla mnie jest to czczenie bałwanów w świątyniach albo inne rzeczy, których się też duchy nieczyste trzymają, to wtedy po prostu demon nie wyjdzie, więc tego nie mogę zrobić. To teraz o Ciebie pomodlić i zobaczymy, jakby co przyjmiesz dzisiaj, i wtedy adekwatnie do tego poprowadzimy materiał. No dobra, to możemy tak zrobić. No zamknąć oczy, czy... Możesz zamknąć oczy i się odprężyć. Będzie mi łatwiej na pewno. Możesz się odprężyć, tak?
i odfrunąć. Nie, po prostu zamknij oczy i po prostu przyjmuj. Ojcze, ja przychodzę do Ciebie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Siła, ogień Ducha Świętego na Niego teraz, w imieniu Jezusa. Ja przemawiam do wszystkich duchów wieszczych, które były nad Jego życiem. Niech odejdą teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja Ci dziękuję za Niego, za Jego życie. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty Go oczyszczasz. Dziękuję Ci, że Ty przez Niego przepływasz teraz. Tato, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Ja modlę się o wyprostowanie Jego ścieżek, żeby widział prawdę i tylko prawdę. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty zabierasz od Niego rzeczy nieczyste z Jego życia w imieniu Jezusa. Tato, dziękuję Ci, że Ty prostujesz Jego ścieżki. Przenikaj przez Niego, Duchu Święty. Okej. Okay. Tak jak mówię. Ciekawe. Czy coś w ogóle poczułaś? Na samym końcu albo mi się wydawało, albo to efekt placebo, że przyłożyłeś mi ten, dłonie, ciepło. Ciepło. Ale to... Częsty efekt, ludzie naprawdę czują bardzo często ciepło. Mhm. Bardzo często, ale to różnie jest. Niektórzy czują chłód, niektórzy są jak kamień i nic nie czują. Niektórzy czują ciepło, niektórzy czują pokój. Ja mówię zawsze tak, modlitwa zawsze działa. Przez wiarę, nie przez uczucia i doświadczenia. I dlatego ja obserwuję życie człowieka po modlitwie, a nie to, czy miał manifestacje demoniczne. Rozumiesz? Właśnie często my szukamy manifestacji demonicznych, bo to robi takie wow. No wow. I no to no jest właśnie. Przy okazji, ja to nagrywam jak się dzieje. Bo te demony same się manifestują, tak? U mnie nie ma jakby, że teraz mamy sesję uwolnieniową, chociaż mogę taką zrobić, ale na przykład jest normalna modlitwa i nagle zaczyna mi coś krzyczeć. No to podbiegam i działam, prawda? Ale u Ciebie na przykład no, nic nie krzyczało. więc człowiek odbiera tylko to, na ile jest zdolny odebrać w tym czasie. Czyli jutro może być inaczej, pojutrze względem jego wiedzy, wiary. Moja działalność bardziej polega na tym, że ja obserwuję, co właśnie Duch Święty i aniołowie, bo ja też widzę aniołów często, nie wiem jak chcesz, możemy poruszyć na chwilę tylko ten temat, nie tylko o demonach, ale ja też widzę aniołów, dostałem takiego anioła, on jest też w książce napisane, 30 metrów rozpiętych skrzydeł i różne rzeczy on robi w moim życiu, bo też jest przychylność anielska, ale generalnie chodzi o to, że ci aniołowie na przykład mają miecze ze sobą i one dźgają te demony. I później te demony w ludziach się manifestują, a ja po prostu jako Boże naczynie odpowiadam na to. Czyli jeśli Duch Święty nie organizuje mi terenu, no to co ja? Nie wyprodukuję. Rozumiesz? Czyli nie spinam się, żeby teraz, nie wiem, żebyś upadł na podłogę. Okej. Okay. Rozumiesz? Jak upadniesz, to upadniesz. Jak nie, to nie. Zawsze jest i tak czy siak moc. Dziękuję Ci bardzo w takim razie, Tomaszu, za to, że zechciałeś tutaj przyjść i opowiedzieć swoją historię. Wy możecie zadawać pytania w komentarzach, na które postaramy się Wam odpowiedzieć. I mamy też dla Was propozycję, ponieważ wspomniałeś o tych osobach, które były tutaj u mnie w programie, które coś dotknęło, czy też te osoby, z którymi ja mam kontakt. I Tomek wyszedł z taką propozycją, by jeżeli już wszystko pójdzie dobrze, byśmy spotkali się wszyscy razem i wtedy przeprowadzili takie oczyszczenia. Dokładnie, taką możemy po prostu pomodlić się wtedy o te osoby, o ich uwolnienie. Jeżeli jesteście chętni, dajcie znać, ja na pewno będę i na pewno te osoby, którym to zaproponuję, myślę, że też będą ku temu skłonne. Tak. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Tomka, bo Tomek też ma swój kanał. Mówi, że przez 7 lat 1000 subskrypcji zebrał, także narzućcie tam jakąś cegiełkę, grosika. Odważny chłopak przyszedł do programu opowiedzieć o tym, co robi, także coś tam mu się należy na pewno. Jeszcze raz dziękuję. Jezus zapłacił za wszystko. Nazwa kanału to jest Służba Apostolska Ogień Przebudzenia. Link w opisie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zostawcie proszę łapkę w górę. Zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania kanału. Ten czerwony przycisk tylko tam na dole. A jeżeli Wy macie jakąś swoją historię, którą chcielibyście opowiedzieć tutaj u mnie, napiszcie do mnie na maila na biznes.zizej@gmail.com. Na pewno się odezwę. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia.